Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. I mam dzisiaj ogromny zaszczyt i przyjemność gościć pana Janusza Zagórskiego, polskiego dziennikarza, publicystę, ufologa, badacza zjawisk niewyjaśnionych, założyciela i prezentera niezależnej telewizji. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Januszu. A dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Bardzo intrygujący w ogóle tytuł pana programu. Zaraz się będę chciał jakoś w to wpisać. Aha, no właśnie, ja każdego tak podpytuję potem o jego fiksację. A ja powiem, że ten zafiksowany, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, tam jest to FIK wyszczególnione, a FIK to jest po prostu skrót od Forum Inspiracji Kulturalnych, czyli tej mojej grupy, stąd ten zafiksowany to jest taka gra słów. Gra słów mająca podwójne dno. Tak jest. No, panie Januszu, nie wiem, czy będziemy zdradzać naszym słuchaczom, że się okazało, że nas tu łączą jakieś dziwne koneksje, że z 38 milionów ludzi okazuje się, że mamy jakieś tutaj zależności dziwne. Pozdrawiam rodziców w Przemiłowie, także wiem, że będą na pewno na Harmonii Kosmosu. Niesamowity świat, jest tak mały, mimo że jest duży. Sądzę, że nasza rozmowa może być dla nich zaskoczeniem. Cieszę się, że możemy tak rozmawiać, a co do takich synchronii, to też tak się pochwalę, tylko czy to pół żartem, pół serio, ale jedna z osób w mojej rodzinie szuka jakiegoś tam powiedzmy nieruchomości jakieś gdzieś tam w terenie i wysłałem jakieś zdjęcie i ja mówię, a wiesz, ja chyba znam, co to za miejscowość, a nawet może to jest dom mojego znajomego, powiedzmy, podaję nazwisko, potem jeszcze imię, ona, o kurczę, a to chyba ten, którym jak byłam jeszcze w siódmej klasie, to się na jakiejś kolonii w nim podkochiwałam. No właśnie. A wie pan, ta sytuacja to w ogóle już mnie nawet nie dziwi, bo ja takich sytuacji jakichś niesamowitych mam od groma i pan pewnie też, ale nie po to się tu spotkaliśmy, więc nie będę tego wszystkiego tutaj wyciągał. Natomiast ponieważ zazwyczaj się tak to wygląda, że o tych różnych wydarzeniach mówimy na końcu i zapraszamy na różne strony, ale może zacznijmy właśnie od festiwali, bo ja tu mam oczywiście cały życiorys i tam wypisane różne ciekawsze rzeczy i pytania. Ja się lubię przygotowywać do rozmów, tak mocno przygotowywać. Ale może zacznijmy od Harmonii Kosmosu, która jest organizowana od 2003 roku. Czym jest Harmonia Kosmosu? Na czym to polega? O co chodzi? To było sporo lat temu, kiedy tak wszedłem w tą ścieżkę w roku 90. takich zainteresowań, jakbym to powiedział, szerszym paradygmatem wiedzy. Na razie tak zacznijmy to nazywać. I to już było sporo lat. Zbliżał się rok 2000. W ogóle ja miałem taki pomysł, no powinniśmy takich ludzi, którzy właśnie interesują się taką tematyką. Ja to nazywam alternatywną, było coraz więcej. Pomyślałem masę ślęży, że często jako dzieciak to przejeździłem, tu przez Świdnicy jestem, potem do Wrocławia na studia poszedłem. No i chciałem tam zrobić takie spotkanie. Najpierw z władzami miasta, ale to już się nie udało. No i po milenium słynnym zacząłem tam spraszać swoich znajomych. Najpierw było 20 osób, a teraz się rozrasta impreza do kilku tysięcy. I to jest takie moje, można powiedzieć, takie najważniejsze, jeśli chodzi o wydarzenia, o eventy, co stworzyłem i co nadal robię, ponieważ wszystkie w zasadzie tematy, jakie dotyczą człowieka i społeczeństwa, są reprezentowane na tej Harmonii Kosmosu, a jednocześnie wszystkie są trochę jakby arebur, to znaczy one są w jakiejś perspektywie alternatywy wobec tego, co dominuje w świecie, czy dominuje w Polsce, czy to w społecznych naukach, czy w fizyce, czy w duchowości, czy no w zasadzie, czy w zdrowiu. No nie ma takiej dziedziny, na której bym nie miał właśnie spojrzenia alternatywnego. No nie jestem sam, a to zafiksowanie właśnie, bo to jest coś w tym dobry, to jest uważam fajny taki dla pasjonatów w sumie też tytuł. Pasjonatów rozmaitych dziedzin, stanów, różnych duchowości lub braków duchowości. Ja generalnie skupiam się na zjawisku człowiek w całej jego rozciągłości, bogactwie i różnorodności. I to piękna rzecz. Ja też muszę panu powiedzieć, że zresztą robiąc telewizję TV, w zasadzie najważniejsze, co mam, to posłuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia i nie tyle narzucić im jakieś takie własne, powiedzmy, nie wiem, może pytania, złe słowo, ale jakiś własny format. Staram się wyciągnąć z nich to, co oni mają w sobie takiego najgłębszego, najpoważniejszego, najbardziej, coś, co ich najbardziej ekscytuje. I to mi tak mi zostało po prostu, czyli krótko mówiąc, każdy człowiek ma w sobie coś absolutnie niezwykłego, sztuka jest oczywiście to znaleźć, no niektórzy mniej się tym chwalą i w związku z tym są mniej znani, ale to jest w każdym człowieku, tak naprawdę edukacja, mądra edukacja powinna polegać na tym, że od dzieciństwa szukamy tych talentów i pobudzamy ludzi.
Podam się taki schemat, wie pan, jak ja bym miał władzę w Polsce, czy gdziekolwiek, jak ja bym tą edukację w ogóle urządził. No urządziłbym ją w taki sposób, że znany, to nie żaden wymysł w pewnych alternatywnych szkołach właśnie edukacji, że dziecko powinno samo po prostu wybierać sobie pewne pasjonujące go tematy. I jeżeli w danym momencie ten w jego obszarze pasji nie ma jeszcze matematyki, wcale bym jej nie narzucał, a jestem pewny, że za kilka lat, kiedy on tą pasję będzie rozwijał, nie ma takiej możliwości, żeby nie trafił na matematykę jako po prostu coś, co będzie mu potrzebne i wtedy naprawdę bez żadnego przymusu z głębi, z tej matematyki, wszystko, co będzie mu potrzebne. Taka przy moja okazji pozdrawiamy maturzystów, przy okazji pozdrawiamy, którzy właśnie chyba matematykę chyba pisali, no właśnie. Dobra. Ale pan mówi o władzy w Polsce, ale przecież pan kandydował do uzupełniających wyborów do Senatu z Komitetu Wyborczego Forum Nowej Cywilizacji Piramida. To może jeszcze raz pan spróbuje tutaj założyć jakiś... A nawet próbowałem tutaj cały czas ten sam motyw jest, to znaczy ja traktuję kampanię wyborczą ze względu na to program i poglądy, jaką reprezentuję. One są w mniejszości w Polsce, na świecie też jeszcze, mówię jeszcze, to one po prostu z natury rzeczy nie mają szans, żeby jakby przebić się do, bezpośrednio w sensie przebić ilość głosów w stosunku do konkurentów, ale jest to fantastyczny sposób marketingu i zrobiłem to po raz pierwszy w 1995 roku i naprawdę wtedy to się bardzo udało. Udało mi się zostać kandydatem, rozpropagować ideę właśnie budowy Centrum Edukacji Ekologiczno-Kosmicznej. Wprawdzie ono może wprost nie powstało, ale po dziś dzień, gdyby ktoś się zapoznał z tym projektem, uznałby, że kto wie, nawet w dzisiejszych czasach on ciągle jest jeszcze świeży, można powiedzieć niepowtarzalny i gdyby ktoś się jakby pokusił o coś takiego, nawet byłby z tego piękny projekt biznesowy. No ale tu trzeba olbrzymiej odwagi. A co to za idea, gdyby pan mógł przybliżyć, bo w końcu mamy trochę czasu. To była czasu. Taka idea, ja ją ogłosiłem na konferencji prasowej, a potem rzeczywiście w kampanii wyborczej do Senatu stawiłem sobie to jako cel. Zbudowałem takiego centrum. Plan to był wtedy, wzgórze Andersa wskazałem, ale to wcale tak by nie musiało być. Oj, i moje ulubione, bo ja wychowany we Wrocławiu, także tak? Tam jeździłem na sankach na wzgórzu Andersa. No, a teraz tam jest centrum, wiadomo, jeździmy tam na basen kryty, czy tam na spa. Mhm. Jak to ogłosiłem, ten projekt, to dosyć szybko ta ziemia, która była pod ten projekt dedykowana, znalazła odpowiedniego już, jak to się mówi, właściciela, dużą spółkę i tam fajną rzecz postawić. Chodziło o to, żeby stworzyć takie centrum, ja to tak zaprojektowałem na kilkunastu stronach, gdzie w zasadzie zgromadzi się cała wiedza alternatywna. Miała to być piramida odzwierciedlająca to, co mamy w Gizie, akurat jeśli chodzi o tak zwaną piramidę Cheopsa. Miały tam być takie, powiedzmy, sale, nazwijmy to wystawowe, sala imieniem, powiedzmy, nie wiem, Erika von Denikena. Chodziło o to, żeby pokazać w formie makiet pozostałości po najbardziej niezwykłych, prawda, zaginionych cywilizacjach, które jakieś tam artefakty zostały i takich miejsc na świecie zresztą coraz więcej się odkrywa. Miała być sala kosmiczna, gdzie mieliśmy odtworzyć w formie oczywiście dobrze zrobionych takich makiet i z najbardziej znanej kategorii istot pozaziemskich, statków też powietrznych, czy statków do tego wrócimy, ale szaraki też by tam się pojawiły oczywiście. A szaraki to urzędowo, bo najbardziej się kojarzą. Miała być tam też sala takich niekonwencjonalnych, fajnych eksperymentów, no fantastycznie to dzisiaj zrobione, na przykład Centrum Kopernik, bo tam dzięki właśnie takiej odważnej, fajnej nauce świetnie pokazuje się zjawiska fizyczne, czy w ogóle szerzej przyrodnicze. No i miała być na pierwszym piętrze taka dwie sale, bo ta piramida, jak ktoś się tym interesuje, ona ma pewien rodzaj generowania pewnych częstotliwości, pewnych bardzo specyficznych energii, szczególnie na wysokości 1/3 od podstawy i tam miała być taka powiedzmy sala do regeneracji zdrowia, połączona z zapachami, z dźwiękiem, z muzykoterapią i sala do upraw takich eksperymentalnych roślin, ponieważ dotarłem do badań polskich naukowców z lat 70., które to udowadniały, że jest istotny wpływ piramid, kształtu piramid, chodzi o obryły geometryczne, na wegetację nasion, na wegetację roślin. Zresztą jest publikacja naukowa, o której mało kto wie, ja mogę odszukać jeszcze w swoich tam archiwach profesora Mazurczaka. To był czasopismo, to się nazywało zaraz Postępy Fizyki Medycznej i to był taki artykuł właśnie, plon badań na SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Byłem po prostu zszokowany mile, że takie rzeczy wychodzą na poziomie nauki. Były też inne badania robione, więc to było kapitalne w ogóle, żeby zrobić takie eksperymenty, a na samej jakby szczycie tej piramidy miała być kawiarnka połączona z teleskopem, żeby sobie niebo obserwować. A taka czyli idea. Gdzieś by tam na ścianie był i eksperyment Filadelfia i różne takie ciekawe. Ale byłyby też takie sala na wystawy okresowe, gdzie można byłoby, szczególnie tam była taka sala, właśnie ta techniczna taka, gdzie by pokazywano najbardziej ekstrawaganckie eksperymenty,
Są takie eksperymenty, my o nich wiemy, nawet niekoniecznie te tajne, ale ludzie w takim powszechnym ruchu, na przykład free energy, czy niekonwencjonalnych rzeczy. Ja przez 10 lat robiłem taką konferencję we Wrocławiu tych tak właśnie niekonwencjonalnych majsterkowiczów i czasami tam były bardzo fenomenalne, bardzo fajne rzeczy. No, nie wszystko się sprawdziło. To ci rodzimowiercy na swoim to się inspirowali pana pomysłem? Inowiercy. Rodzimowiercy tam jakieś chramy zbierają na budowę, prawda? Jakichś centrów słowiańskich także. A, to swoją drogą. To znaczy spojrzenie na historię też nas interesuje. Ja na przykład specjalnie pojechałem kilka lat temu dzięki tam pomocy kolegom do Armenii, do Erewaniu. Konkretnie chciałem być w Erewaniu, ponieważ doszły mnie słuchy, że tam jest, doszła żadna tajemnica, takie niesamowite księgozbiór w stolicy w Erewaniu, księgozbiór starodruków sięgających setek lat wstecz, i to starodruki, które zawierają mnóstwo niezwykle ważnych informacji dotyczących historii pradawnych czasów, pisane w staroarmieńskim, czyli ja nie znam armieńskiego, tym bardziej staroarmieńskiego, ale chciałem nawiązać jakiś kontakt z ludźmi nauki, z którymi możemy w przyszłości jakby nawiązać współpracę, aby na przykład w tych szukać coś głębiej, bo my mamy oficjalną wersję historii taką, jaką znamy. Ja myślę, że jest dużo, dużo głębsza i dużo poważniejsza, tylko mamy na to za mało dowodów, a tam by można było ich poszukać. Między innymi niech tam, będzie tam, trochę dygresyjnie, tak już, bo skoro i tak będziemy, pan jest, ja znam pana i działalność, i filmy, i sposób wypowiedzi, i wiem, że tu jest ogromna erudycja i bogactwo wiedzy, więc od razu pozwolę sobie a propos książek zapytać o rękopis Wojnicza, co pan sądzi? Z innego wymiaru, alternatywnego, czy coś naszego? Ja uważam, że to jest jakby najbardziej rzeczywisty, jakby taki manuskrypt pokazujący pewne tajniki wiedzy po prostu starożytnej, dotyczącej między innymi też i zdrowia, i te pewnych prawd, i tego typu rzeczy, jest ich więcej. Ja nawet bym tak zadał pytanie, bo pewne rzeczy się gdzieś tam przedostały do obiegu publicznego, a pewne nie. Ja ciągle sobie zadaję pytanie, jak to możliwe w XXI wieku, że mamy na przykład bibliotekę i archiwum watykańskie, które generalnie pozostaje przede wszystkim tajne, jest tam z 80 kilometrów, jak słyszałem, no, podziemnych różnych po prostu no, hal czy sal, gdzie trzyma się całą masę rzeczy, które światła dziennego nie mogą zobaczyć. I pytanie, dlaczego, skoro po prostu no, rozumiemy Razu się. Tak? Widzę ten 15-wieczny wizerunek Madonny z tym UFO tam w tle lecącym. Kojarzy pan? Nie? Tak, tak. To jest jedno z takich najważniejszych rzeczy. To się troszkę wiąże też z tym, co teraz, bo to jest ta pewna sensacja, jakby nie było. Ja w związku z tymi stykami między, powiedzmy, taką historią chrześcijaństwa opisaną zarówno oczywiście, nie wiem, w Starym Testamencie, ale na przykład na tych obrazach, o których mówimy, a stykiem z właśnie tematem UFO, najbardziej gorącym tematem, to spotkałem człowieka, właśnie Giorgio Bongiovanniego, słynnego stygmatyka. Ja w 99 roku, kiedy się dowiedziałem, że taki w ogóle istnieje, zaprosiłem go z kolegami tu do Wrocławia, do Polski. I zrobiliśmy tam... Pan co, przepraszam, ja się nim zafascynowałem już jako dziecko, czy młody, tak, taki wczesny nastolatek, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja wtedy się pasjonowałem, bo gdzieś od 9 roku, może 10 życia, naprawdę bardzo wcześnie zacząłem i kupować te wszystkie pisma i zamawiać książki, i Bud Hopkins, Intruzi, i Whitley Strieber, i Wspólnota, i wszystkie te książeczki tam do mnie przychodziły, prenumerata, umówię, UFO, Nieznany Świat, Nie z tej Ziemi, byłem na bieżąco. To pięknie to przerobił. Słucham jeszcze raz, proszę? No pan świetnie wszedł w ten temat. Tak, ale jako dzieciak, i nawet powiem panu, że odwiedzali nas we Wrocławiu tacy klerycy salwatoriańscy tam z bagna, pod obornikami śląskimi, i ja jako młody chłopiec, może jak 12-letni Jezus w świątyni, jakby, no, dosłownie dyskutowałem z tymi klerykami, ich przekonywałem o istnieniu istot pozaziemskich. Mam w głowie taką rozmowę z niedoszłym jeszcze księdzem, gdzie ja jako młody dzieciak go przekonuję, pokazując mu różne książki, między innymi właśnie Denikena, tak? Także tak. Akurat o tym stygmatyku jak najbardziej proszę opowiedzieć, bo jest mi on bliski właśnie z tamtych czasów. Najbardziej fascynujące jest to, że będzie można go dotknąć, no przesadzam, ale zobaczyć się, spotkać się z nim na właśnie Harmonii Kosmosu teraz. O, to może się wybiorę.
26 czerwca, tak, teraz w masywie Śleży nad Zalewem, tutaj z Flikamp. Ledwo co, jak tutaj spóźniłem się troszeczkę, tak, bo byliśmy winni na 20, ponieważ właśnie kupowaliśmy bilet George'owi i jego córce Sony. Wow. Żeby tutaj no, logistykę jakoś zapewnić. Przyjdzie a będzie można jeszcze dostać bilet tak na ostatnią chwilę u Państwa, czy to się schodzi na... Chodzi o Harmonię Kosmosu, tam nie ma większych ograniczeń, ponieważ to jest na otwartym terenie i to jest czterodniowa impreza, prawda, więc ten cała ta, powiedzmy, no, frekwencja, ona troszkę się rozkłada na 4 dni. 26-30, tak? To jest tak 27-30 czerwca i akurat Giorgio będzie 27, czyli w czwartek, gdzieś około godziny 18:30. Sama impreza zaczyna się o 12:00. Natomiast i tam na eventu.pl są dostępne cały czas oczywiście bilety na całą imprezę, można też przyjść na jeden dzień. Na tak, drodzy Państwo, ośrodek Sulikamp, Zalew, Sulistrowice. Tak, wszystkich zapraszamy, tak, żeby jeszcze... Natomiast powiem Panu tak, że kiedy ja po raz pierwszy o nim przeczytałem w Nieznanym Świecie, to było w 98 roku. Może ten sam numer mieliśmy, bo może ja właśnie ten sam czytałem wtedy. Tak, proszę, ale się to, mówiliśmy o synchronii na początku audycji, proszę bardzo. Państwo muszą wiedzieć, że my nie powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczach, bo gdybyście usłyszeli, jak nas to wszystko tutaj łączy, to byście nie uwierzyli. Tak, to bardziej, jak was słyszę, co pan tutaj, czym się pan pasjonował. No ja do tego stopnia, że jak to przeczytałem, to muszę to zobaczyć, bo dla mnie to było szokujące, że ktoś w taki sposób próbuje jakby zjednoczyć, to może źle słowo, zintegrować dwa różne światy. Świat badaczy UFO, ludzi, którzy się tym interesują, tak po prostu na poważnie, i świat ludzi, którzy bardzo głęboko doświadczają, powiedzmy, takiego typu duchowości związanej z postacią Jezusa, Matki Boskiej i tak dalej. I kiedy ja zobaczyłem tego Giorgio Bongiovanniego właśnie, to Rakowska napisała artykuł w Nieznanym Świecie, to od niej zdobyliśmy kontakt do niego i posłaliśmy tam pierwsze listy. To byłem właśnie w wielkim szoku, bo to jest rodzaj pewnego jungtim między tym, co się wydaje nie do połączenia. Historia spowodowała, że ludzie, którzy są głęboko jakby to powiedzieć, wprowadzeni w tą semantykę, powiedzmy, duchowości związanej z chrześcijaństwem i z postacią Jezusa, im jest bardzo daleko do tematyki takiej jak kosmici, UFO i tak dalej. To się wydaje, że to są światy zupełnie nieprzystające. Wie pan, per analogia miałem podobnie, bo ja jako to dziecko zainteresowane UFO jednocześnie miałem duże nabożeństwo do innego stygmatyka, ojca Pio. No ja tak, wielka łączyłem to bez żadnych problemów, ale proszę mówić, przepraszam. No to się znowu spotykamy nieprzypadkowo, skoro pan to łączy, bo to wbrew pozorom za dużo osób sobie połączyć nie potrafi. Jest to jednak dla wielu osób trudne, co mnie oczywiście bardzo martwi, bo to mi się wydaje jakby oczywiste. W momencie, kiedy go jeszcze zobaczyłem, to jest zwykły człowiek. On po prostu nie był żadnym religijnym, prawda, dewotą, nie w żaden sposób się nie angażował jakoś, mimo że jest Włochem, to tam popularnie jakby wszyscy byli katolikami. On po prostu prowadził biznes, interesował się UFO i dostał, to za długa historia, żebym tutaj nawet na streszczenie, ale dostał taki sygnał, takie widzenie miał, że dostanie znak, on się zgodził, pojechał do Fatimy. Myślę, że to może coś będzie wspólnego z UFO. A to mu się po prostu wizja zrobiła właśnie Matki Boskiej, dostał tych stygmatów, to było też na raty. Ja potem, kiedy go do Polski zaprosiliśmy, widziałem to wszystko z bliska, widziałem jego z bliska, 4 dni spędziliśmy razem. Raz byłem świadkiem w zasadzie takim no, prawie na 100% tego małego krwawienia, które codziennie wtedy miał. Jechaliśmy do Oświęcimia po tych spotkaniach już w Wrocławiu, w Krakowie i przed odlotem z Warszawy do Rzymu właśnie bardzo chciał być w Oświęcimiu i jechaliśmy samochodem, takim busem, ekipą całą naszą, bo to ze Starogranicznej, żeśmy tam mieli to spotkanie i on po prostu się wyłączył, siedział obok kierowcy jako pasażer, ja z tyłu, taki to był bus i widziałem, jak on na chwilkę się wyłączył, tak jakby po prostu nie chciał z nami rozmawiać, tak po prostu żeśmy go nie zaczepiali. Domyślaliśmy się, o co chodzi. Tak już minęło może 5-10 minut, jak on po prostu tak jakby się ocknął i ja widziałem tak jakby go, bo był jak to się kątem, prawda, bo ja byłem po lewej stronie za kierowcą, on był obok kierowcy z przodu i tak widziałem, jak ten bandaż, bo zawsze miał zawijany bandaż na ręce, po prostu taki był czerwony, tak po prostu był, no widać, że plama krwi, nie? Tak z niczego, wcześniej tego nie było i on tylko tak jakby odruchowo po prostu popatrzył na to, tak jakby lekko chylił, czy to krwi uszło dużo, czy mało i nic, jak gdyby nigdy krwi tej dużo nie było.
I to widziałem, to nie było udawane, bo w ogóle w żaden sposób nawet nie domyślał się, że ja tam to wszystko obserwuję. No te zdjęcia publikowane, one były dość mocne, pamiętam. Tak, bo były sytuacje, kiedy mu z oczu się lała krew, z rąk, obficie, to było obfite. Teraz jest dużo mniej więcej, miał olbrzymi krzyż na czole. Kiedy był we Wrocławiu, to on ten krzyż wtedy jeszcze miał. To mniej więcej 10 lat temu już, zresztą to było dla niego bardzo wygodne i on bardzo chciał, żeby to już, żeby to zeszło, bo po prostu no, chodzenie z krzyżem na czole, gdziekolwiek pójdziesz prywatnie, to wiadomo, że jakie to może budzić różnego typu... No to jest dobre dla wokalistów heavy metalowych i dla satanistów, ale... Tak, tak, a tutaj bardzo. Natomiast jest człowiekiem, który naprawdę głęboko, jakby jest takim człowiekiem pełnym serca. Wydaje mi się takim pełnym miłości i pokory. Człowiekiem, który po prostu jest normalny. No, jest tak, ma rodzinę. Ja 4 lata temu to było, jak się covidoza zaczynała, to ja wtedy, zdaje się, zdążyłem jeszcze tam polecieć do Włoch i byliśmy tam z koleżanką, która tam tłumaczyła u niego w domu, tak, więc poznałem jego córkę Sonię, jego żonę i cała grupa takich jego, powiedzmy, przyjaciół, znajomych i to centrum UFO tam, bo oni mają taki ośrodek właśnie też ufologiczny i cały czas z tego świata ściągają te tematy i śledzą te tematy. I on to wszystko powiązał. Takie jedno zdanie, żeby to Jungi może wybrzmiało, bo tu różnie mogą nas słuchający potem to ocenić, że on powiedział coś takiego: Jezus pełni podobną misję na innych planetach. To było takie otworzenie tego problemu, prawda, że Jezus to pewien rodzaj się energii, pewna może społeczność, ja tu nie chcę tak nawiązywać dokładnie do tej historii opisanej w Ewangelii. Zauważmy, że Jezus jest odwzorowany też w innych religiach, tak? Jezus jest przyswojony, jakby zasymilowany, zinkulturowany przez i buddyzm, tak. I islam, i przez wiele... No, islam na przykład, tak. Pokazuje to, że to jest jakaś coś potężnego, skoro cisnęła piętno nawet na innych religiach. Tak, uniwersalne. Nie? Siła perswazji. Ja bym tak, znaczy Medjugorje, Fatima, bo on bardzo, Giovanni bardzo mocno związany jest w ogóle z objawieniami. Medjugorje chyba nie uznany do dzisiaj przez Kościół katolicki, prawda? No nie jest uznany, chociaż tam spotykał się z różnymi kardynałami, z różnymi ludźmi, też z kosmonautami, z ludźmi różnych tam nawet prezydentami, bo jeździł po całym świecie i cały czas to przesłanie jego, ono zresztą ciągle jest aktualne. On przestrzegał przed jakby tym, to znaczy nie mówię o końcu świata, tylko o takim właśnie takiej zapaści. O czymś, co będzie takie bardzo niedobre dla ludzkości, w sensie takim, że ludzkość idzie w złym kierunku. I teraz sobie odsłuchuję tę największą konferencję prasową, jaką w życiu zrobiłem, a trochę ich kiedyś zrobiłem dla dziennikarzy, którzy na te tematy. To właśnie była konferencja prasowa, jaką zrobiliśmy z udziałem Giorgio Bongiovanniego. Przyjechały wtedy wszystkie praktycznie stacje polskie, telewizyjne, wszystkie takie najważniejsze, powiedzmy radia. I bardzo nawet przyzwoicie to poszło w mediach, nie było wcale ośmieszania. I on wtedy powiedział pewne rzeczy, które, przypomnę wam, to był 1999 rok, to był koniec listopada, kiedy był gościem tutaj we Wrocławiu naszym. I on wtedy właśnie mówił, że w tym tajemnicy tej tak zwanej trzeciej fatimskiej jest dużo więcej niż potem się okazało, czy się jak ujawnił to Ratzinger, prawda? Rok później Ratzinger ujawnił to, co ujawnił. A tam chodziło o to, że po pierwsze mówił o tym, że będzie paruzja, czyli będzie pewien rodzaj powtórnego przyjścia Jezusa, ale to nie w tej zasadzie, że przyjdzie jakaś postać, prawda, na niebie i se przyjdzie. Nie, tu chodzi o pewien rodzaj jakiegoś energetycznego takiego przełomu, jakiejś takiej energii czy iluminacji, która będzie miała charakter zbiorowy, to nie znaczy, że wszyscy temu jakby ulegną. I drugie, co mówił, że w jakiś sposób jest to w tej Łucja, to gdzieś to miała to, czy to było na pewno takim językiem, jak na tamte czasy, współczesnym językiem chodziło o to, że istnieją istoty pozaziemskie i że one jakby tutaj, będzie czas, kiedy on zostanie to ujawnione, tak, że one są, co jest rewolucją dla ludzkości. I to wszystko, co on wtedy powiedział, aha, jeszcze bardzo fajnie mówił o tym, no bo jak już religia, no to szatan od razu, on mówi, szatan to nie jest żadne, to jest takie pojęcie, to nie jest jakaś osoba, to po prostu jest pewne zbiorowe zjawisko zła, które się w jakiś sposób rozwija, nakłada się na siebie i wymieniał tam różne aspekty tego zła. To nie są te wrogie rasy kosmitów, które mają bazę. Tutaj właśnie to jest ciekawe, bo to, że George miał takie spotkanie, to nie znaczy, że na przykład jego wiedza ufologiczna, ja go pytałem, jak byłem teraz w Włoszech, no a co ty o tych reptylianach i tak dalej. Paradoksalnie ta wiedza w tym kierunku u niego nie jest taka wcale duża. On przede wszystkim mówi, że większość cywilizacji jest pozytywna. I jeszcze ciekawe zdanie padło tam w tych rozmowach, bo o co chodziło z tą misją, powiedzmy, ja to nazywam misja czy filozofia bezinteresownej miłości, bo Jezus jest tylko taką nakładką historyczną tutaj jakby u nas, nie? To się nie musi nazywać gdzie indziej w ogóle tak samo,
mówię o innych planetach, o innych cywilizacjach i tam było bardzo ciekawe, że w tej misji, mówię wprost, to jest misja upowszechnienia idei czy filozofii bezinteresownej miłości. A to przepraszam, jest... Demarque? Chodzi o tę książkę? No nie, on nawet do tego się Demarque nie, bo to się powtarza w różnych innych źródłach. Ja akurat nawet wywiad robiłem w sprawie tej książki, ale to nie o to chodzi, że w jakiejś książce to też jest, tylko chodzi o to, że ta filozofia bezinteresownej miłości rzeczywiście jest jakby wspierana przez różne grupy pozaziemskie. I powiedzmy grupy czy kultury pozaziemskie, ale też niektóre są jakby temu przeciwne. I ten cały na Ziemi zamęt jest w dużym stopniu efektem tego zamętu, który jest jednak w tych wyższych światach. Wiemy, ile tych raz nas odwiedza. Sam Giorgio tutaj jakby aż tak się na tym nie koncentruje, no, literatura ufologiczna tutaj dostarcza całej masy informacji, ile ich jest. Bo ja wyłowiłem gdzieś tam z pana jednego z wywiadów, że są cztery takie bardzo aktywne rasy. To ja wtedy zacytowałem, cztery to tylko tekstem umownie, ja zacytowałem, pamiętam, takiego powiedzmy pracownika służb NATO, który ujawnił się z tą wiedzą, jak upadł Związek Radziecki i on wtedy wystąpił, ja go oglądałem, u Rainera Holbe, mówiąc, że pracował w tajnych komórkach NATO w czasach zimnej wojny, ale ponieważ zimna wojna się skończyła, więc on uznał, że mimo, że jakaś tam go obowiązywała, nie wiem, tajemnica, on chce o tym mówić i zaczął mówić o tym UFO, że to jest wszystko prawda. I on akurat wspomniał o tych czterech najbardziej zaangażowanych, powiedzmy, kulturach czy cywilizacjach, nawet wspominając, że niektóre z nich są do ludzi bardzo podobne, prawie tacy sami jak my. Zmiennokształtny też, pan tam padło takie słowo. Przykładowo, jeśli chodzi o rasy obcych, to są bardzo różne typologie. Tak naprawdę kiedyś wyszło taki rosyjski materiał, który zawierał w sobie opis obcych ras, zresztą trzymam teraz przy sobie książkę, szkoda, że nie mogę, prawda, jej teraz pokazać, Dar od gwiazd, nawet byłem z Eleną Danan, byłem kiedyś na jakimś takim wirtualnym seminarium jej kilkugodzinnym, ale ona de facto w tej książce, robiąc taką typologię różnych pozaziemskich ras, jest tutaj dużo, w zasadzie chyba kilkadziesiąt nawet, no ona się oparła na rosyjskich źródłach, gdzieś jakimś przecieku. I część tych wszystkich typologii się powtarza. Co się najbardziej powtarza? No, o szarakach się najczęściej mówi, bo to się najczęściej powtarzało. Bioroboty, pan powiedział, że to prawdopodobnie są jakieś takie rasy pośrednie. Bioroboty, no aczkolwiek niektórzy mówią tak, no tak, ale są bardziej wyrafinowane też, powiedzmy, istoty biologiczne, które gdzieś tam mają takie cechy szarych, są trochę wyższe. Ja uważam, że te nasze kryteria właśnie tych pozaziemskich ras, one są troszkę może niedoskonałe. Nebula, Plejady, Alfa Centauri, tak? Mniej więcej te... Tak, tak, wymieniane są, ale to też są różne, no, na pewno też wymieniane są oczywiście, powiedzmy, reptyliańskie odmiany czy rasy. Generalnie ja pamiętam, kiedy od lat jakby wypytuję ludzi, którzy spotkali się gdzieś tam z UFO czy z ET, już nigdy nie mam gwarancji, że to prawda, chociaż są osoby, którym jestem skłonny bardziej wierzyć. Miałem kiedyś takiego właśnie, często opowiadam na UFO Forum kolegę, który przyjechał gość spod Łodzi, on opowiadał historię, że on się stykał z różnymi rasami. A ja wtedy go zapytałem, był u mnie w domu po już UFO Forum, czy jak jest największy, nie wiem, konflikt, czy podziały są we wszechświecie. I on tak zawsze miał kilka sekund przerwy, za czym coś odpowiedział i powiedział mi tak krótko, między gadami i sakami. A mnie tak zmroziło, bo to tak do tej pory nie słyszałem tego typu jakby rozróżnienia, jeżeli chodzi o istoty pozaziemskie, żeby je genetycznie tak jakby w ten sposób spozycjonować, tak? Że tutaj ssaki i gady, a my jednak, my oczywiście jako ssaki jesteśmy koroną stworzenia ssaków tutaj na Ziemi. Natomiast dlaczego gady nie miałyby mieć swojej jakby gałęzi istot inteligentnych, dwunożnych i z dwóch rąk składających się, tylko jakby pochodzący z genotypu pierwotnie innego? A ta rasa jasnowłosych, niebieskookich, aryjska, to z którego, z jakiej cywilizacji? No tutaj to różnie mówi, niektórzy mogliby powiedzieć, że z Plejad, inni, że może bardziej z Aldebarana. Te informacje, skąd oni są bardzo takie jakby niepewne. Tutaj mamy do czynienia natomiast z takim ciekawą sytuacją, bo gdy zapytamy, kto najczęściej jakby jest widoczny w starożytnych czasach i kojarzony,
no to mamy do czynienia z kilkoma konstelacjami, które w naszym języku są nazywane, tak? Plejady, oczywiście, że plejady. Jak gdybym dzisiaj miał powiedzieć, zresztą na forum UFO, czy na harmonikos, to będzie ta osoba z Finlandii, która, Polka zresztą, na stałe mieszkająca za granicą, która utrzymuje, że ma stały kontakt, to żeby było śmiesznie, przez internet, z istotami z Plejada, konkretnie z grupy gwiazd Taygeta, bo to jest w naszym nazewnictwie też. Właśnie miałem przejść do Taygetczyków, ale to za chwilę, dobrze, proszę mówić. No, ale to tak wymieniamy generalnie, to jest bardzo złożona sprawa, ponieważ też bardzo fajne pojęcie zostało tu wprowadzone, że istoty, powiedzmy, ludzie, pozaziemscy ludzie, o, pozaziemscy ludzie. I jak się czyta te wszystkie channelingi, jakieś tam przekazy, tego jest bardzo dużo, to jednak powtarza się motyw, że ta gałąź, prawda, humanoidalna, taka, którą my jesteśmy ciągle jakby w sensie genotypicznym jej reprezentacją, często się mówi o Lirze jako taką kolebką tej właśnie ras, my jesteśmy jakby potomkiem tych ras właśnie liriańskich, mamy wiele jeszcze cech genetycznych, które są troszkę... hybrydą, prawda, z tego co pan mówił, jesteśmy hybrydą, połączeniem tej rasy, która tu przybyła, z hominidami będącymi na Ziemi, tak? Czy... No to akurat cały problem polega na tym, że tych łączenia tych ras, pisze się o tym dużo i to mamy szczególnie wzięte z Sumeru, tam między innymi Szliczyn, jak wiemy, napisał na ten temat najwięcej, chociaż jest bardzo kontrowersyjny, ale też... Nawet w Biblii są ci synowie Boga, prawda? Łączyli ci się córki Boże, tak. Nefilim i tam, tak. Ten ślad jest, ja tutaj jakby... Ja tylko staram się jakby o tym mówić tak jakby, owszem, to wszystko jest, ale nie przyjmuję tego w ten sposób, o, tak jest na pewno. Tylko mówię, że słuchajcie, mamy takie źródła, tak? Zobaczcie, tu się powtarza, tam się powtarza. I to, że ludzie są, powiedzmy, mogliby być pokłosiem pewnego genetycznego rzeczywiście eksperymentów i że zawieramy w sobie zarówno te właśnie pierwotne, nie wiem, liriańskie jakieś linie genetyczne, to nie znaczy, że nam nie implementowano na przykład linii, nie wiem, gadzich czy reptyliańskich. No sam fakt, że jednak pewne nasze organy mają jakby taki element. Zresztą człowiek, jak jest bardzo taki jeszcze mały, ledwo po zapłodnieniu, to te pierwsze tygodnie, kiedy widzimy, prawda, rozwijającego się człowieka, to one tak ludzko jeszcze wtedy nie wyglądają. No mamy też kilka mózgów tak naprawdę. No, myśli też serce i jeszcze myślą bakterie. Mamy dwie półkule. Ja myślę tak, że zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy po pierwsze twierdzą, że na poziomie biologicznym jesteśmy naczyniem, który składa się od siebie głównie z humanoidalnych cech, ale ma pewne elementy tego, co nazywamy, nie wiem, gadzimi cechami. Ja też pamiętam często taką historię, która zdarzyła się w Tucznie, a propos tego, co rozmawiamy, bo wiele lat temu, kilkanaście, mając pierwsze wczasy UFO, organizując w Tucznie, siedzieliśmy już w nocy, piękna pogoda, nad nami gwiazdy w takim dużym parku, rozmawiamy sobie tak, jak tutaj, tylko jest nas na kilku, na ławce na zewnątrz i była dyskusja, a co to właściwie z tymi rasami we wszechświecie, a co między gadami i Sakabie, bo przypomniałem ten koncept. I wtedy przychodzi mi do głowy takie zdanie, że a może chodzi w tej historii ewolucji wszechświata, żeby doszło do integracji między gadami i Sakami. I tak w tym momencie, kiedy ja to powiedziałem, tam cała grupka była, nad naszymi głowami, tak jakby na 40, powiedzmy, na 50 stopniach mniej więcej, tak jakby, mówię tutaj, na 11 godzinie, opowiedzmy w ten sposób, nagle jedna z gwiazd, która tak sobie spokojnie, jak inne świeciła, zaczęła po prostu mrugać intensywnie. No tośmy się poderwali, nie, wtedy, no jak to może, jak to mruga, i wszyscy się poderwali, patrzymy, zobacz, mruga, i w tym momencie ona nagle znika, dosłownie przemieszcza się gdzieś może 20-30 stopni kątowych w zupełnie inne miejsce i nadal mruga. No i potem żeśmy tam się ekscytowali, ten to potem zniknęło i tak zastanawialiśmy się, śmialiśmy się z siebie, mówię, wiecie co, a może jednak ktoś tego podsłuchuje i ta idea, którą my tutaj żeśmy sobie wykoncypowali, może ważna jest we wszechświecie, bo ktoś to stworzył, to się samo z niczego nie wzięło. Ktoś uważa, że to było to wydarzenie z 2002 roku. Chce mnie pan zapytać, wylatowo? Bo pan wspomniał w tej rozmowie z tam chłopakami o wydarzeniu, którego pan sam doświadczył w 2002, ale potem gdzieś to w rozmowie umknęło i pan ostatecznie o tym nie opowiedział. Może u mnie. No dobra, możliwe. Często tak dużo różnych wątków człowiek chce zdążyć powiedzieć, się po tym czasie kończy. Ja czekałem, bo pan powiedział, że ja wam potem opowiem i ja czekałem, wyczekałem i się nie doczekałem, także może... Mogę panu powiedzieć, bo to jest dobra historia, bo ma dużo świadków. Dobrze, to było 12 lipca.
Ja po raz pierwszy przyjechałem do Wylatowa, gdzie od 2000 roku były już te dziwne znaki w zbożu. Wtedy już też były znaki, takie okręgi, takie kręgi i żeśmy, pamiętam wieczorem właśnie tego 12 lipca, w około 10 osób wyszło do takiego kręgu, tam oczywiście na polu, strefa zero, Wylatowo, niedaleko Gniezna i żeśmy powzięli takie sobie zadanie, a to spróbujmy ich wywołać, żeby dali nam jakiś znak. No i tak, żeśmy sobie wizualizowali, powiedzmy. W ciszy tam nie było jakichś śpiewów czy coś, a tak z 10 minut, może 15, zmęczyliśmy się tym, no bo ileż można. Po prostu nic się już się nie zadarzyło, więc wyszliśmy sobie tam z tego kręgu i tam to było wszystko blisko tej słynnej miedzy i tam na tej miedzyśmy sobie już stali i tak, żeśmy sobie rozmawiali i nagle ktoś krzyknął, patrzcie. I rzeczywiście podniosłem głowę do góry, zobaczyłem, to było 2 kilometry od nas, na horyzoncie były drzewa, one tam ciągnęły się wzdłuż szosy, to wszystko, topografia jest nam dobrze znana i taka rzeczywiście, wszyscy widzieliśmy, kula, ja ją obliczam na 10, może kilkanaście metrów średnicy, no ale to trudno, nikt tego nie mierzył, taka jasna, taki po prostu taka nieregularna, podniosła się do góry poza te konary, nagle się rozłożyła na kilka takich części, też nierównomiernych, z takim połyskiem jeszcze niebieskawym światła było i jakby ponownie się złączyła i się schowała. Nie wiem, ile to trwało, czy 5, czy 10 sekund. W każdym bądź razie wszyscy to widzieliśmy i to było pierwszy raz w życiu, ja popatrzę, 2002, a w 90 zacząłem się tą tematyką interesować. Ja nigdy w życiu nic nie widziałem do tego czasu, nic mi nie kopnęło, żeby nagle zajmować się aż tak, jak to się mówi, aż się zafiksować na szukaniu prawdy. W tej sprawie. Bernatowicz też robi takie Robert Bernatowicz był wtedy w tej grupie i było jeszcze, był tam jeszcze kolega już świętej pamięci tutaj, no uszło mi ten też kiedyś tam w tej fundacji potem wystąpił, Barski, Stanisław Barski, działał i byli tam miejscowi też ludzie i to widzieli, no i to tak, to mogę potwierdzić, to było pierwsze moje takie przeżycie na takim poziomie, że widziałem coś, czego wytłumaczyć się nie da. Potem jeszcze się wydarzały różne rzeczy. Ale pan dobrze zna historię, widzę, panie Dawidzie. No ja jestem, tak jak powiedziałem, mówię prawdę, jestem naprawdę przygotowany. A dla kronikarskiego obowiązku jeszcze zaznaczę a propos Wylatowa, że pan od 2004 do 2007 monitorował te piktogramy. 2004, bo zrobiliśmy się, okazało, myślę, że to był pierwszy taki w Europie, powiedzmy model, w którym studio, które tam żeśmy zbudowali, składające się z takich rzeczywiście normalnych kamer przemysłowych, profesjonalnych do monitoringu przemysłowego, podłączone do sieci, ówczesnej sieci, to było 2 megabity na sekundę, że jakby ktoś chciał uwierzyć. I co ciekawe, myśmy po prostu robili te cały czas, te były kamery nacelowane na te pola, gdzie pojawiały się te znaki w zbożu. I to, jak się nawet pojawił taki znak zbożu, to było właśnie w 2004 roku, akurat 10, pamiętam, lipca, to po prostu, to było na kamerach, ale to, że to było na kamerach, wcale nie znaczy, że mogliśmy tak łatwo rozszyfrować, jak to się wszystko stało. I sam fakt tych wylatowskich piktogramów, bo niektórzy twierdzą, że były robione przez ludzi, nie można w ogóle tego wykluczyć, ale to przestało być ważne, ponieważ nie znam osoby, która była w Wylatowie, powiedzmy, minimum 3-4 dni, żeby czegoś dziwnego nie doświadczyła. To prawie każdy, mówię, prawie każdy nam o tym opowiada. Nie chodzi o to, że zobaczył piktogram, bo to, że one tam były, no to sobie były, tak? Tylko doświadczył coś ze sfery takiej nieznanego, paranormalnego. Niekoniecznie widział pojazd typu UFO, ale coś, co było dla niego dziwne, tak? Tak, to jest w ogóle. A takie najmocniejsze wydarzenie to Emilcin, czy które by pan powiedział, jeżeli chodzi o teren Polski? To znaczy, myślę, że Emilcin jest ważny ze względu na to, że nadał rangę temu wydarzeniu też nieżyjący już Zbyszek Molnar-Blania. Znałem go nawet, robiliśmy takie debaty, dyskusje. On napisał bardzo solidną książkę, bo zrobił tam badania, zaprosił tam różnych naukowców i to zdarzenie w Emilcinie opisane w tej książce, no spowodowało też, że media, znaczy to się zbiegło równolegle, bo media to podchwyciły. Czasami tak jest, że się niczym nie interesują, a potem po prostu nagle jest strzał w dziesiątkę, robi się wielki temat. I dlatego jakby poza tym cechy tego świadka, że to był prosty człowiek, prawdomówny. Chociaż nie ma takiej historii poważnej z UFO, która by potem po latach nie doczekała się takiego rodzaju kontry. To znaczy, że ktoś napisze, przeprowadzi jakieś swoje własne śledztwo albo jakąś argumentację i powie, że no po prostu... O hipnozie pamiętam, tak? Tak, nie, to ta historia, którą opisał kolega
Rudutowski kiedyś był na WFO Forum, ale mówił o innych tematach, jest zupełnie niedorzeczna, ona zupełnie nie wytrzymuje najbardziej takich prostych, elementarnych rzeczy wziętych z życia. Nikt poważnie tego absolutnie nie traktuje, ta jego publikacja nie spotkała się z żadnym poważnym odzewem w naszym środowisku. Więc ten Emilicjant traktowany jest jako zdarzenie absolutnie prawdziwe i pierwsze tak nagłośnione, chociaż bywały wcześniejsze rzeczy, które gdzieś tam się działy w gdzie indziej, ale nie były aż tak nagłośnione. Dla nas oprócz Emilicjanta rzeczywiście wylatowo jest dlatego takie niezwykłe, ponieważ tam setki osób w ciągu tych lat doświadczyło przeróżnych rzeczy, a co więcej, co ciekawe, ja przez to, że to było na taką skalę, wielu ludzi na terenie tych okolicznych miejscowości, oni po prostu się ośmielili mówić o swoich przeżyciach właśnie z UFO, czasami sprzed dziesiątek lat. Ja nakręciłem tam tak dużo materiałów, takich właśnie wideo ze świadkami o tak poważnych incydentów i takich bardzo wiarygodnych świadków. Zresztą potem nawet zapraszaliśmy, tutaj przyjechała program Niedowiary, który kręcił w zasadzie kilka odcinków przez dwa lata. Przyjeżdżali chyba dwa razy pod rząd z tamtych wydarzeń. Zresztą pomagałem im tam ten plan zdjęciowy przygotować, bo ja de facto siedziałem bity miesiąc. Oni jak już przyjeżdżali, to w zasadzie no, ja im tylko opowiadałem, co się zdarzyło przez miesiąc i tym tropem potem na koniec sezonu były właśnie robione te rzeczy. Pan był konsultantem chyba od 2008, tak? Czy 98. Tak, to szczerze mówiąc, tak się trochę nawet zgubiłem, bo wiem, że to... Znaczy w 99 roku, kiedy był Bon Jovani, to nie ukrywam, że wtedy oni przyjechali i to też ja ich jakby zaprosiłem i oni potem bardzo byli wdzięczni. I co ciekawe, do tego Bon Jovaniego wrócę, bo rok później, czyli w 2000 roku, dzięki temu, że ten odcinek o Giorgio był najbardziej oglądanym po prostu odcinkiem ze wszystkich odcinków Niedowiary, oni byli bardzo zafascynowani, więc zaproponowali, poprosili nas o pomoc, żeby pojechać do Włoch, jakby oni swoim wozem, my swoim wozem, żeby można było tam we Włoszech na miejscu nakręcić z Giorgio jakiś materiał. I pojechaliśmy tam. Wtedy była taka sytuacja, dużo siadło wtedy u Bon Jovaniego i w tej historii, ponieważ oficjalnie w 2000 roku, jak mówiliśmy, wtedy jeszcze nie papież, prawda, ogłosił za czasu naszego papieża oczywiście, Karla Wojtyły ogłosił tą trzecią tajemnicę fatimską. To była tylko ćwierć prawda z tego, co tam było, mały fragment i jakby cały świat, wszyscy zainteresowani tą tajemnicą, ona przecież żyła przez całe lata, ta trzecia nieujawniona, po prostu jakby został zaspokojona ciekawość. Ludzie przestali jakby się interesować w ogóle trzecią tajemnicą fatimską, ponieważ no, Kościół przedstawił, co tam było tajne, tak? Znamy tą historię, bo też bardzo intrygująca jest ta historia. I to potem bardzo tak zamarło na wiele lat. Dopiero później Giorgio jakby ponownie, jakby nie wiem, rozwinął skrzydła i teraz znowu jest tak bardziej aktywny, chociaż proszę pamiętać, on się troszkę postarzał, trochę jest zmęczony, tak? Jak byłem u niego 4 lata, to mówił, wiesz co, jestem zmęczony, no ale jeszcze póki mogę, robię to, co do mnie należy i przyjąłem tą misję, mówi, będę ją robił dalej. No i teraz pana jeszcze o drugie pana dziecko, czyli o UFO Forum istniejące od 97. Wiem, tak, że ono jakoś chyba niedawno się zakończyło, prawda? I o jakimi wnioskami mógłby się pan zrobiłem, to też ciekawa sprawa. Fajnie, że pan to wyciągnął, bo ja rzeczywiście naprawdę napracowałem się przez lat, dopiero tak teraz, tak uczciwie mówiąc, nawet mi ciężko policzy, ale ja w latach 97-2012 zrobiłem 16 edycji. To była jedyna taka impreza w Polsce. No muszę się pochwalić, bo przyjeżdżało od 200 do 400 ludzi. Przewinęło się tam wiele osób, wiele gości, nawet wybitnych znawców tematyki UFO z zagranicy, między innymi Stanton Friedman, fizyk znany, szczególny specjalista od sprawy Roswell i Majestic 12. Wszystkie te terminy są mi znane, także jesteśmy jak w domu. W domu, no właśnie, to ja go poznałem osobiście, to była wyjątkowa konferencja w Warszawie. Był Timothy Good, też bardzo znacząca postać, teraz może mniej się pokazuje, ale był czas, kiedy jego książki właśnie dotyczące głównie tych wszystkich wycieków z tajnych służb, wojska, z takich właśnie środowisk wywiadowczych, to on pisał fantastyczną książkę, tam UFO About Top Secret, no różne tam tytuły były, to nie była jedna książka, też był gościem tutaj u mnie i też udało mi się go pokazać nawet na najsłynniejszym, taki najbardziej może nie słynniejszym, najbardziej cenionym salonie intelektualnym w Polsce, prowadzonym przez Prosadutka.
to osobna historia, no ale też był Hezeman swego czasu, chociaż Hezeman się wycofał w ogóle z tej tematyki. A Bob Lazar? Był kontakt? Bob Lazar nie był, Bob Lazar był często przez nas gdzieś tam pokazywany na konferencjach ufologicznych. Z tych dużych osób, którym się udało z bliska dotknąć, to znaczy dotknąć w sensie do dużą satysfakcję, oprócz od siebie George'a Bonjovaniego, bo to była rzeczywiście nasza osobista praca i te wyjazdy, i teraz jego przyjazd. Natomiast no, miałem przyjemność w sumie dwa dni pełne spędzić i z naszą grupą taką, z Erichem von Denikenem. To była w ogóle fantastyczna przygoda, ponieważ w roku 2012 zwrócił się do mnie grupa ludzi od fantastyki naukowej, którzy robili festiwal kolejny Polcon, to taki znany festiwal właśnie science fiction, fantasy. Akurat Wrocław był gospodarzem Polconu i okazało się, że środki finansowe samego festiwalu może by nie wystarczyły, ale Urząd Miasta był zainteresowany sukcesem tego Polconu i ktoś tam był sympatykiem literatury i książek Ericha von Denikena i powiedziano mi, że byliby zainteresowani, czy ja bym nie mógł pomóc zaprosić, no bo wiedzieli, że to środowisko trochę zna, no więc ja uruchomiłem szybko znajomości wszelkie i byłem jakby współorganizatorem w związku z tym i opiekunem wizyty Ericha von Denikena. Pierwsza wielka fascynacja. To też u kolegi, tak? No właśnie. Paleoastronautyka to mój konik był wtedy. Tak, to musimy połączyć siły, widzę. To. Z Denikenem była taka fajna, bośmy się w cztery chyba, czy może w pięć osób, już nie pamiętam, mieliśmy dwie kolacje po tych wszystkich oficjalnych, oczywiście jego konferencji prasowej, potem oczywiście speech był na Polkonie, więc miał tam swój wykład, prawda? Pełna sala i tak dalej, natomiast wieczorem, no bardzo lubi pali papierosy, teraz nie wiem jak jest, ale chyba ciągle pali. W każdym bądź razie, no siedzieliśmy w takiej knajpie w centrum Wrocławia, gdzie wolno było palić papierosy, w specjalnym takim boksie, tak, chyba ze dwie godziny. On jeszcze był z dwoma jeszcze asystentami, z taką panią i z takim jeszcze jednym młodym asystentem, którzy nam mu pomagali w całej tej wizycie. No i tam były takie fajne smaczki, bo tutaj o tym, no można, o tym tak gdzieś nie ma, przykładowo pytaliśmy go dlaczego, a okazało się on bardzo dobrze zna temat UFO, znał większość ufologów w ogóle, Johna Mecka i w ogóle różnych wymieniał, no bo jak tak popularna postać, to natomiast UFO się przecież oficjalnie nie zajmował. Napisał taką książkę trochę na pograniczu, prawda, beletrystyki, gdzie coś doświadczył, ale to nie. I pytamy się go, czemu nie wszedłeś w to UFO, skoro wiesz, że to wszystko jest dzisiaj, nie tylko kiedyś. No i po prostu on... powiedział, wiecie co, po pierwsze, to jest tak gigantyczna praca, nie wiem, czy bym dał radę jeszcze ją wykonać, a po drugie, byłbym mniej wiarygodny, bo już by znać się na dwóch takich obszarach jak starożytni kosmici i jeszcze dzisiaj kosmici, to już byłoby za dużo, nie zostanę przy tym, co jest, tak się wtedy jeszcze pamiętam, chwalił, bo mówił, wiecie, a gdzie najwięcej osób nie przeczyta? A ja mówię, no gdzie, pytam, gdzie? On, no w Chinach, bo Chińczycy zamówili u niego wydanie, czy prawa na zgodę na wydanie tam jakichś książek Denikena, to jest tak potężny rynek. I pytamy się, a dlaczego akurat, co Chińczycy? A taka fajna refleksja z jego strony nastąpiła. Mówi, bo w zasadzie to oni mają tą komunistyczną ideologię, prawda? I oni, ale też potrzebują jakiegoś mitu. I to nie to, że to będzie jakaś ich oficjalna ideologia, ale gdzieś tam z boku mogłoby to tam troszeczkę zaiskrzyć starożytni bogowie, a nie ten Bóg, prawda, co dla komunistów i marksistów tam w wersji mało jest nie do przyjęcia. Mogłoby to jakoś tam orzeźwić może umysły. Nie, jak to się skończyło. Ale bo pamiętam Denikena, pamiętam Światło Faraonów, taka książka, która była moją pierwszym zetknięciem z paleoastronautyką. Aha. No i generalnie wtedy się fascynowałem jeszcze Archiwum Mix oczywiście, wszystkie no, filmy, tak, gazety, komiksy, wszystko. I Factory X to pismo, które wychodziło, się zbierało do... Tak, miałem przyjemność współpracować kiedyś z nimi, bo tak, robiłem taki odcinek dla nich, wszystkie materiały dotyczące właśnie wojsko UFO, bo mocno w tym siedziałem. Znałem tych wszystkich najważniejszych oficerów naszej armii, którzy wyszli na jakby przed szereg i powiedzieli coś o UFO. Bo świetne i pismo, uwielbiałem ten zapach, ten papier, fajnie. To jakaś fajna drukarnia, naprawdę fajna sprawa. Na wysoka edycja, jakość drukarska i w ogóle skład. Genialne, jak na tamte czasy jakość była wyjątkowa.
Ja trzymam tego prawie wszystkie numery, ja mam takie archiwum tylko zawalone. Gdzieś moje gdzieś przepadły, ale ja chcę to sobie gdzieś kiedyś odkupię na jakimś Allegro, czy eBayu, czy na czymś, także... Gdzieś jeszcze chodzą, krążą. Wielkie wezwanie do kontaktu z istotami właśnie z Tajgety nastąpi na podczas... Teraz na Harmonii Kosmosu. Tak. No, zdecydowałem się, chociaż mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o to. Po pierwsze, no, nasi słuchacze, no, pytanie, na ile są, prawda... Są otwarci i myślę, że są przyzwyczajeni do mojej otwartości i tego, że zapraszam bardzo różnych ludzi, także spokojnie. Proszę się w ogóle nie obawiać, mówić wprost, otwartym tekstem. W zasadzie od zawsze, kiedy się stykamy z tematem ET, no to czy UFO, no to od zawsze był problem, czy jest temat, czy oni rozmawiają, z kim oni rozmawiają, bo nie może być sytuacji, że oni są, latają, wchodzą pod wodę, nad wodę, pod ziemię i nie utrzymują kontaktu z jakimiś ludźmi. To przecież byłoby nielogiczne. Starożytne czasy nam to przecież cały czas dostarczają. Stary Testament, też wiemy tam, ileś tych postaci można, łącznie z Henochem, który miał z nimi polecieć do tego tak zwanego nieba, tak? Ale tu chodzi o to, że my mamy wielki problem, bo kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś ich spotkał? No wtedy, kiedy ludzie to opiszą. Do tej pory mieliśmy kategorię spotkań takich trochę dobrowolnych, tak zwanych przypadkowych, no i całe spektrum tak zwanych porwań, wzięć, to co jest bardzo poważnym i trudnym tematem i to trzeba by robić zupełnie osobne. Ja robiłem tutaj z Andrzejem Kaczorowskim, robiliśmy regresje hipnotyczne, czy on był tym hipnotyzerem osób porwanych, te najsłynniejsze przypadki w Polsce, więc też tego dotykaliśmy. Tak, no ja teraz trzymam w dłoniach, przepraszam, też nie mogę pokazać, Bada Hopkinsa, hipnozy tak, i truzi. Tak, niesamowite. Ja też, jak przeczytałem tą książkę, to potem nie mogłem tak łatwo zasnąć, jak byłem sam w domu, powiem szczerze. To była moja ukochana książka w ogóle w dzieciństwie, z tych wszystkich, jakoś tak nie sobie szczególnie, i Stribera właśnie wspomnianego, Wspólnotę. Wspólnotę, tak. No jest z tym filmem, który został zrobiony też w taki bardzo poruszający sposób. Zaprosiliśmy, bo Gosia Duszak jest najbardziej znaną właśnie osobą, która ten temat po prostu porusza. Z tym doświadczeniem, z Tajgetą, ja bym chciał, żeby to była prawda. Bardzo bym chciał. Myślę, że kolega też i tak, większość ludzi, którzy... Natomiast... Ale ma pan nadzieję, że dokona się jakiś fenomen, coś się wydarzy w tym czasie? Znaczy, to, że się wydarzy w skali świata, prędzej czy później będziemy mieli otwarty kontakt z nimi, to jest przesądzone, to przecież wiecznie nie można żyć w kłamstwie. To przecież jest proces. Tylko ja pytam na tym w tej mikroskali. Na Harmonii Kosmosu, czy coś się wydarzy? Ja już przestałem mieć takie oczekiwania, bo już tyle tych było eventów i oprócz tego, że Grzesiu Skwarek robił przepiękne laserowe pokazy z muzyką i z tekstem takim naszym, co robiło olbrzymie kosmiczne wrażenie, to oczywiście nie mam takiej pewności. Natomiast z tą Tajgetą bardzo bym chciał i wiele osób by chciało, żeby było prawdą. My tam mamy pewne wątpliwości, ponieważ co widzę? Po pierwsze, kilkaset opracowanych bardzo fajnie tych wszystkich, nazwijmy to, tekstów, czy też nagrań audio w konsekwencji, tak, i tekstowych, i ścieżki dźwiękowej, z tego, co oni mieliby pisać przykładowo do Gosi przez internet, tak, bo to brzmi, wiadomo, dosyć dziwnie i podejrzanie. To jest praca, którą ktoś by musiał wykonać i to jest praca wykonywana od 2017 roku i to bezpłatnie i ona wcale z tego żadnych pieniędzy nie ma, że to robi. Nie bierze, przyjeżdża do nas też, to tylko tutaj przyjeżdża w zasadzie, no nie ma żadnych honorariów z tego tytułu, nie ma takich rzeczy. I teraz też nigdzie jakby na tym nie zarabia. Robi to pro publico bono, a tego jest bardzo dużo i tak go słucham i też tutaj z Polski tego Darka, tak, kolegę, to robią z pasją, z dużym zrozumieniem w ogóle zagadnień takich kosmiczno-duchowych, widzę, przynajmniej u Darka Michalika, z którym się już spotkałem, i to w ogóle nie jest udawane i to w ogóle jest szczere ich opowiadanie i przekazywanie tego, co do nich przychodzi, ktoś im tam, powiedzmy, to przekazuje przez internet. Tylko jedyne pytanie, jakie mamy, kto to przekazuje przez internet. Gosia mówi, że ona jest pewna, że to są istoty, za które się podają. Kiedy pytamy, czy to może być sztuczna inteligencja, która została odpowiednio wcześniej już tak jakby przecież opanowana na Ziemi, to niedawno ten GPT-4 taki popularny, sobie robimy rozmówki z nim. A to wcześniej było na pewno na głębszym poziomie, więc pytanie, czy ktoś nie odpalił takiego projektu? No, lub też jakaś grupa ludzi. Tak samo jak było takie podejrzenie i po dziś dzień to jest niewyjaśnione, taki przekaz, to się nazywało Wingmakers, prawda? Stwórcy skrzydeł.
przepiękny przekaz, może taki nie do, że ktoś tylko ze starożytnych czasów, powiedzmy jakiejś cywilizacji, ta muzyka, były obrazy, wiedza o wszechświecie, o duchowości, bardzo fajnie się to słuchało i w ogóle to było piękne. I po dziś dzień nie wiadomo, kto to właściwie stworzył, to było spójne, czy to była jakaś kapsuła czasu, więc my nie mamy takich wprost dowodów, czy za tym stoją rzeczywiście jakieś istoty spoza naszego świata, przykładowo ci Tajgetanie. Są tam rzeczy takie, które właśnie budzą pewne obawy. Ja je zgłosiłem na Harmonii Kosmosu, w wywiadzie, który teraz będziemy jeszcze puszczać właśnie w NTV. I to są dosyć takie poważne wątpliwości, bo gdyby ich nie było, to byłoby to łatwiej przyjąć. I z drugiej strony zauważcie, że oni idą tą ścieżką, jaką idą. Ta oglądalność wcale taka duża nie jest tych odcinków, mimo że to powinno być absolutnie sensacyjne. Ktoś mówi, utrzymuje kontakt, mam, proszę bardzo, są informacje od nich. Faktem jest, że te informacje od nich, one w zasadzie nie wykraczają poza to, co byśmy się byli w stanie dokopać w ziemskich źródłach albo w pewnych takich naszych przemyśleniach ziemskich. Oni to tłumaczą, to dłuższa historia, panie Dawidzie, to trzeba by zrobić rzeczywiście osobno, jak my tak przyjadą teraz na Harmonię Kosmosu. Mam nadzieję, że to będzie bardziej prześwietlone i bardziej wiarygodne. Bardzo bym chciał. Czy jesteśmy, panie Januszu, w przededniu jakiegoś wielkiego eventu? Bo tak, jest jedna teoria, która mówi, że będzie jakieś wielkie zwiedzenie, jakaś wielka tutaj ziemska, jakieś hologramy wyświetlane po to, żeby ludzi ścisnąć za gardła. Inni mówią o tym, że właśnie jakieś przebudzenie świadomości. Jeszcze inni, że w końcu się nam ci kosmici objawią i z nami nawiążą taki oficjalny kontakt. Ale wszystkie te teorie mówią o jakimś wielkim, dużym evencie, wydarzeniu, czymś, jakimś przełomie, jakimś przełamaniu. Czy pan myśli, że coś takiego się zbliża w najbliższym czasie? Tak, tak, zbliża się z tym, że no najpierw myśleliśmy, że w 2000 roku, co było mocno nagłaśniane, potem był słynny rok 2012 i potem w zasadzie już było cicho i teraz po tym, co zdarzyło się ze zjawiskiem, które ja nazywam covidozą, i takim trochę też wyświetleniem się na wierzch pewnych rzeczy, które od dawna nazywano teoriami spiskowymi i takim jakby powtarzaniem, że ktoś tutaj buduje nowy porządek świata i że to ma wyglądać tak, tak i tak i tak, co przed laty było absolutnie tylko i wyłącznie przedmiotem drwin jako teorie spiskowe, a dzisiaj wiele tego, co było teoriami spiskowymi, widać jak na dłoni, że się dzieje i już to nie jest jakoś tam, nawet nie jest to śmieszne, więc mamy do czynienia na Ziemi ze starciem się różnych strategii właściwie wobec Ziemi, jakie stosowane są przez te pozaziemskie, nawet też z innych wymiarów, bo ja nie chcę, mówiąc pozaziemski, nie twierdzę, to są tylko jakieś fizyczne światy, takie gęste jak nasz. Może być multiversum, teoria jest jak najbardziej. Tak, multiversum w sensie różnych grup nieziemskich, prawda, kultur i sił, i w którą stronę pójdzie Ziemia i tak każdy ciągnie w swoją stronę. Ci, którzy mówią, że będzie wielkie zwiedzenie, oczywiście, że taki plan jest. Wydaje mi się, że troszeczkę im się wysypało, bo przykładowo technologia Blue Beam zaczęła być wykorzystywana już w zasadzie dla celów komercyjnych, kiedy zobaczyliśmy, nie wiem, na przykład na scenie nieżyjącego już no, jakiegoś wybitnego piosenkarza, tak? Michaela Jacksona przykładowo, tak? Którego tam ponownie jakby przywołano do życia w takim trójwymiarze wręcz, w sensie pewnego no, struktury, prawda, świetlnej, robiącej wrażenie żywego człowieka. Ale wciąż się pojawiają te komentarze, wciąż są ludzie, którzy tak, ja pamiętam, jak bardzo dobrze i głośno o tym mówił, a zaprosiłem też do Polski, bliżej poznałem Stewarta Swierdłowa, to dzięki też nieżyjącej naszej przyjaciółce tutaj Ani Szarmie, to wtedy ten Swierdłow bardzo mocno podkreślał, bo jak twierdził, był tego blisko, gdzieś tam się o to ocierał, tej technologii Blue Beam i mówił o tym, że to się wyświetli, że w ten sposób można rzucić na kolana całe narody. I po części to jest prawda. Myślę, że w niektórych częściach świata, gdyby tak wyświetlić na niebie i wpuścić ludziom do głowy pewne informacje czy głosy, a przecież ludzie w obszarze technologii mind control naprawdę doświadczają. Też zajmowaliśmy się tym, chyba, nie wiem, czy jakaś telewizja w Polsce, nawet w Europie tak często tego tematu nie podejmowała jak my jeszcze. No, widzę, że wspomniany pan Igor Witkowski często o tym pisze, że sam jest poddawany różnym... No, takim rzeczom, więc to stworzyć sytuację, w której człowiek widzi na niebie Jezusa albo Mahometa i słyszy jego głos, który tam mu coś, nie wiem, każe zrobić, to jest możliwe i absolutnie myślę, że taki scenariusz, nie wiem, nawet ciągle jest rozpatrywany, ale powtarzam, on już tylko częściowo by się udał, w świecie zachodu uważam,
tego typu, nazwijmy to myk, generalnie już nie przejdzie. Same znaczenie postaci jakby Jezusa, czy chrześcijaństwa, czy kościoła na tyle zmalało, że to już w ogóle ludzi specjalnie nie będzie ruszało. Po drugie, ludzie wiedzą, że takie technologie są dzisiaj dostępne. Na przykład my, kiedyby się coś takiego zdarzyło, natychmiast byśmy pokazywali, że to może być efekt po prostu technologii, którą ktoś w celach manipulacji zastosował. Więc to się im na 100% nie uda i nawet zastanawiam się, czy się w ogóle do tego jeszcze odwołają, tak? Ale ten scenariusz jest, dobrze, że ktoś mówi, że coś takiego się może zdarzyć. Drugi scenariusz, który jest równoległy, że naprawdę dojdzie do jakiegoś ujawnienia, ale jak się słucha, między innymi tych przekazów z Tajgety, ale nie tylko, no, dopóki ludzie nie wejdą na pewien poziom świadomości, to dopóty jakby to będzie wstrzymywane, bo w zasadzie to jest kłopot dla wszystkich. Na Ziemi w wyniku, ja jestem za takim kłopotem, żeby była jasność, za takim kłopotem jak dosyć mocne i twarde ujawnienie prawdy właśnie o IT. Wstrząs, który jest potrzebny. My potrzebujemy szoku poznawczego, bo jak nie będzie to taki szok poznawczy, czyli pokazanie prawdy, to wciągną nas w wojnę, w jakieś kataklizmy, w klimaty po prostu, zrobią nam żebyśmy się tu po prostu nie mogli łatwo podnieść. Więc ja uważam, że jeżeli ludzkość, a ludzkość jakby dalej tkwi w starych wzorcach, nic ich tutaj nie rusza. Nie wiadomo, jaki jest moment, w którym cokolwiek się może zmienić, bo najczęściej szok poznawczy by po to, żeby na poziomie globalnym, czy społeczeństwa, czy jakiegoś kraju, można było sprowadzić jakąś zmianę. Do dużej zmiany trzeba jakiegoś tąpnięcia, jakiegoś zdarzenia szokującego, zgodnie z tym, co David Icke często mówił o tej triadzie, prawda, że jest jakiś problem, potem jest... David Icke, chciałem powiedzieć twórca, specjalista od reptilian, tak? Tak, tak, no miałem okazję też go poznać, nawet zjeść obiad z jego synem i z nim we Wrocławiu, dzięki tym wspaniałym koleżankom, które go zapraszały akurat do Wrocławia, ale też spotkałem go potem pod Londynem, kiedy byłem na takiej naradzie zorganizowanej przez Juliana Rose i Jadzie Łopatę, gdzie tam spotkało się kilkunastu ludzi z takich środowisk właśnie niezależnych i tam debatowało, właśnie on też przyszedł na kilka godzin tam. Także tak to wygląda. Ja przekornie jeszcze zapytam, jako też niedoszły filozof, skończyłem, bo pan jest politologiem, ja ostatecznie socjologiem, ale też miałem etap studiowania filozofii i użyję tutaj tytułu z pana nocnej rozgłośni z Radia Wrocław i zapytam... Panie Januszu, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i kim jesteśmy? Kurczę, ale pan to prześwietlił. Po raz pierwszy widzę dziennikarza, który potrafi trochę z tej mojej historii naprawdę. Ależ oczywiście, ależ ja chcę wspomnieć, wie pan co, pan się spala, jak widzę, dla ludzi. Pan tych ludzi przyjmuje, ale pan mało siebie jakby pokazuje, a tu jest co pokazywać. Proszę pana, 100 ponad artykułów w Słowie Polskim. To prawda, był taki czas. Odpowiedzmy sami w telewizji. Odpowiedzmy sami chyba z 8 odcinków albo tak z panią. No można wymieniać i wymieniać, także no. Znaczy ja mam taką jakąś ADHD niewątpliwie w tym, sam się nieraz zastanawiam, dlaczego i tyle aż zrobiłem. Jakieś taka nie, i nigdzie tego jeszcze nie opisałem. Napisałem książkę w Latowie praktycznie, wystarczyłby tam troszkę podredagować, ale to nawet nie ma czasu, bo napędza mnie cały czas coś, co jest jakby dzisiaj i ma być jutro. I cała ta historia... Chcę zapytać, dokąd zmierzamy? Może z tych trzech pytań, dokąd, co pan widzi w najbliższej, taka pana diagnoza, mając to całe... Zmierzamy w dwóch jednocześnie kierunkach. Aha. Zmierzamy ku katastrofie, ku upadkowi tej cywilizacji, absolutnie nie mającej szans w tym kształcie, przy tych, jakby to powiedzieć, wzorcach technologicznych, wzorcach etycznych, wiedzy i paradygmacie wiedzy i niezwykle mocnym i gęstym wręcz przeżarciu całego systemu przez interesy bardzo wąskich grup finansowych, gospodarczych, przemysłowych, technologicznych, bardzo wąskich, potężne asymetrie w dochodach, to wszystko nie ma szans na dłuższą egzystencję. I to kroczy ku totalnej zapaści. Ci, którzy jakby stworzyli ten system, też wiedzą, że jego czas się kończy, nawet zaprojektowali ten koniec, bo chcieliby doprowadzić do upadku na swoich warunkach i wprowadzić ten swój nowy, autorytarny system oparty o technologię, sztuczną inteligencję, transhumanizm. Jest drugi równoległy proces. To jest proces, którym no, staram się uczestniczyć od tych kilkudziesięciu lat, czyli proces przebudzenia, gdzie ludzie po pierwsze dostrzegają, że właśnie to wszystko, ta cywilizacja tak wygląda, opiera się na takich fałszywych koniec końców wartościach,
i budują zupełnie równolegle, całkowicie w zasadzie w każdej praktycznie przestrzeni jakąś przeciwstawną wiedzę, przeciwstawne wartości. Nawet w polityce. Powrót do duchowości. Powrót do prawdziwej duchowości, ponadreligijnej duchowości. To jest najważniejszy element tej wielkiej zmiany, która nas czeka. My zmierzamy oczywiście do tego. I tu się zderzą te dwa światy. Świat po prostu transhumanizmu i ucieczki w technologię i właściwie ku katastrofie, bo to będą systemy autorytarne. I świat ludzi, którzy pragną wolności, prawdziwej wolności w oparciu o kontakt osobisty ze źródłem. Ta rewolucja też polega na tym, że my, większość tych ludzi, znaczy tak, odrzuca religię, ale nie odrzuca duchowości, nie odrzuca jakby potrzeby bycia w kontakcie ze źródłem, czy tym całym rdzeniem stworzenia, tą globalną świadomością, po części jesteśmy jej częścią. I to jest zupełnie inna kategoria. I to jest ta równoległa rzeczywistość. Która to będzie zawsze podziemie, czy kiedyś się stanie mainstreamem i przejmie jakby władzę? My byśmy chcieli, żeby ten odłam jakby cywilizacji, który stawia na te rzeczy, o których tutaj między innymi troszeczkę rozmawialiśmy, chociaż o duchowościach już tu nie starczyło, tak, chociaż to wszystko i tak ma wymiar duchowy, to w tym wypadku my chcemy, żeby jak najwięcej ludzi jakby było po tej stronie. Bo do rozejścia się świata na dwie części dojdzie. Nie wszyscy w mojej ocenie będą chcieli przejść na tą stronę rzeczywistości. W wielu przekazach mówi się o tym, że to wzniesienie, to rozdzielenie się światów, już no ja też zauważam, że ono jakoś tak jest, że ono po prostu będzie następowało. I im więcej ludzi będzie po tej stronie, tym więcej będzie, jakby to powiedzieć, radości i tego, czego chcemy. Ja pamiętam, to było w 2009 roku, byłem w Szwajcarii na konferencji organizowanej przez Billy Ryana, kiedyś taki topowy projekt był Camelot, byliśmy tam, Ania Szarm to zatwiła i byłem tam, i tam występował taki Dan Burish, ja często o tym mówię, na tej konferencji zorganizowanej, właśnie to był kosmos, to był UFO, to były oczywiście sprawy związane z systemem, i wtedy ten Burish, jeżeli mówił prawdę, bo twierdził, że pracował przy MIO-12, że brał udział w niektórych rozmowach z obcymi, ale najważniejsze, co mi tak zapadło jeszcze w pamięć, bo to nawiązuje do tego pytania, co pan zadał, to nie uciekam, tak? Mianowicie, że tutaj na Ziemię przylatują, jakby przybywają istoty, jakby my z przyszłości, to taka trochę metafora, dobra, użyjmy tego, bo my z przyszłości, ale jakby z dwóch wersji przyszłości. Jedna to była taka, że ludzkość poszła całkowicie w technologię, całkowicie wyzbyła się kontaktu z naturą, właśnie z duchowością tą prawdziwą i poszła w kierunku, który przyniósł jakby tej gałęzi ludzkości w tej tak zwanej przyszłości, no same po prostu problemy i oni tutaj wracają jakby, żeby nie wiem, to odwrócić, czy żeby przekazać nicie tą drogą, a druga gałąź jakby tych przybyszy, tak, czy jakaś grupa przybyszy, to taka może metafora, jak on przybywa po to, żeby pokazać, poszliśmy drogą równowagi między technologią a duchowością, a naturą, prawda, i zbudowaliśmy bardzo sensowną linię ewolucji dla ludzkości, mówię tu o przyszłości, tak, i wracamy, żeby umocnić jakby was ten kierunek, że właśnie idźmy tą drogą. I taka może bajeczka, bo Dan Burish, no, czy on mówił prawdę, czy też nie, bo miał mieć kontakty właśnie z obcymi, te tajne. I taką bajeczkę nam opowiedział, a mi się ta bajeczka trochę spodobała. Wartość mitu, prawda? Sam mit w sobie, on nie musi być prawdziwy. Ważne, żeby niósł jakieś przesłanie, które może nam pomóc. Nie? Jeszcze na koniec powiem, że w 1984, w roku orwellowskim i roku, w którym się ja osobiście urodziłem. No, to pan młody człowiek. Pan stworzył ruch, cztery dychy w tym roku, także wie pan, to już. Stworzył pan ruch alternatywnego myślenia. I może na koniec bym chciał ja i pewnie pan też życzyć naszym słuchaczom takiego może alternatywnego spojrzenia na rzeczywistość, takiego wyjścia ze schematów. Jak pan uważa? No przede wszystkim to pan mnie zaskoczył jeszcze raz. Pan kiedyś osobno możemy o tym porozmawiać, to były bardzo trudne czasy. W ogóle zapraszam pana serdecznie tu oficjalnie przed państwem, że jeżeli pan kiedykolwiek znajdzie jeszcze czas, żebyśmy może kontynuowali te nasze rozmowy. Super się rozmawia z człowiekiem, który wie tutaj, co się dzieje i każdego gościa jeszcze potrafi jakby spojrzeć wstecz tam, co on ciekawego robił, czy nieciekawego. Bardzo dziękuję panie Danielu za to zaproszenie. Z chęcią przyjmuję na jakieś następne debaty, spotkania. Cieszę się, że pan się ewentualnie wybierze na harmonię kosmosu. No postaram się, dlaczego nie. Super, naprawdę. To ja jestem zaszczycony i bardzo dziękuję, tym bardziej, że od wielu, wielu lat śledzę działalność i podziwiam. Także z nadzieją na przyszłe spotkania. Cóż, dziękuję. Może jeszcze jakieś słowo dla naszych, jakiś taki channeling dla naszych słuchaczy. Co ja mogę powiedzieć, od kiedy pan w ogóle prowadzi ten kanał? Nie tak długo, może ze 2 lata.
Ale się rozwijam, bo widzę teraz obrodziło, wie pan, i tak widzę, że to zmierza w takim fajnym kierunku. No. Zresztą wie pan, ja właśnie ja się bardzo cieszę. Wie pan, i ta wróżka mi powiedziała, że to jest dobra droga. Wyłożyła, najpierw Tarota wyłożyła, czy w ogóle wziąć udział w moim podcaście. Zresztą w niedzielę teraz nagrywamy z panią. A potem wyłożyła Tarota, czy to przyniesie nam jakieś owoce. No i usłyszałem wiele pozytywnych rzeczy, także jest potencjał. Jest pan zachęcony. Ja pana zachęcę w ten sposób, bo czy ja zauważyłem jedną rzecz, zresztą przez te wszystkie lata rzeczywiście wszędzie, gdzie spotykam kogoś wartościowego i coś wartościowego, to staram się zawsze po pierwsze, no nie wiem, dodać otuchy, więc super, że to robisz, super, że to robicie, podoba mi się, popieram i jak mogę skromnie wesprzeć, nie wiem, w NTV coś powiedzieć, czy tu, czy tam, to tu robię. Powiem panu, że to jest taka metoda, że, znaczy metoda, znaczy ja zauważyłem, że, bo czasami może być w tym środowisku poczucie konkurencji, to się często pojawia, no bo ten robi to samo co ja, to dlaczego on ma być tam tego, może lepszy tutaj, jak się ktoś jakby nauczy, jakby z tym uczuciem niedobrym takim, taką skłonnością, z tą emocją, że nie będzie mu przeszkadzała w życiu, to mu się otwiera naprawdę fantastyczna droga do przyszłości. Jak ja bym się zapytał, dlaczego mam taki napęd od tych kilkudziesięciu lat, nawet do czasu RAM-u właśnie, tak naprawdę od 82 roku, bo wtedy dopiero się przebudziłem politycznie, to bym powiedział, może dlatego, że cały czas szukam prawdy i cały czas, jakakolwiek ona nie była, dla innych nie musi być prawdą, i cały czas szukam wartościowych ludzi, jak ich spotykam, to natychmiast jakby, no nie wiem, chciałbym z chęcią się dzielić z nimi tą przestrzenią i wspierać ich i po prostu, bo z perspektywy szerszej, duchowej, to jest takie nasze zadanie. Tutaj nie można wchodzić w egoizm. I dlatego ja widzę, że nas są tysiące, wie pan, jest nas tysiące fajnych, fantastycznych ludzi, którzy mają wiedzę, wychodzą, pokazują się społeczeństwu, to jak pan widzę 2 lata, to tak trzymać. Z chęcią też i w NTV opowiem, czy na jakimś wydarzeniu, że pan takie rzeczy robi. Byłoby mi, naprawdę byłbym zaszczycony. Bardzo dziękuję. Zapraszam państwa, wszystkich słuchaczy, którzy tutaj przybędą za panem Januszem na nasze Forum Inspiracji Kulturalnych. Jest to mała owczarnia, bo zaledwie 42 tysiące ludzi, ale tak, już dużo. Tworzymy jakieś tam miasteczko, także gorąco zapraszam. Rozmawiamy sobie o kulturze. No i zapraszam do mnie, gdyby ktoś z państwa chciał tutaj być moim gościem, to ja jestem bardzo otwarty na wszystkich. Nie muszą być celebrytami, żeby u mnie zagościć. I o to chodzi. Bardzo dobre podejście. Serdecznie panu jeszcze raz dziękuję. Miłego wieczoru życzę i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia.